No, mam nadzieję, że liczba z Państwa, którzy będą włączone kamerki mieli, będzie z wykładu na wykład nie malała, ale rosła. No, ale na razie to się nie zapowiada. Jedna uwaga jeszcze taka. Po zeszłym wykładzie pan Karol Pieniądze zasugerował mi, że może lepiej byłoby, znaczy, że są takie przestoje, w ogóle dziękuję za tą uwagę, że są takie przestoje w trakcie, gdy ja piszę coś, treść jakiegoś twierdzenia i że w związku z tym może warto byłoby, o, dziękuję, załączenie kamerki, że fajnie było, żebym ja miał coś jakby wstępnie napisane. I teraz spróbuję tak właśnie zrobić, przerzuciłem się na nieco inne narzędzie i będę wdzięczny za feedback po wykładzie, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. No bo z drugiej strony słyszałem takie zdanie, że jest fajnie, jeżeli w momencie, gdy ja piszę, no tak trochę niby powolnie treść jakiegoś twierdzenia, ale wtedy jest moment, żeby tak się zastanowić nad tym wszystkim, jakoś tak z kontekstu na to spojrzeć i to też może być wartościowe. Dobra. To w takim razie zaczynam. Dobra. Mam nadzieję, że widzą Państwo już. Tu są właśnie te wstępnie napisane twierdzenia. Dobra, no to przypomnę, co żeśmy robili na poprzednim wykładzie pod koniec i jaki na dzisiaj jest plan. No to zaczęliśmy mówić o technice WQO. I dzisiaj udowodnimy sobie parę własności na temat techniki WQO oraz zrobimy przykład zastosowania. No to może przypomnę, że teraz jesteśmy na etapie lematu i lemat mówi następującą rzecz, że dla dowolnego porządku x i jakiś tam na dziedzinie x i porządek jest jakiś tam, następujące warunki są równoważne. Punkt pierwszy, to, że ten porządek jest WQO, tutaj moglibyśmy teoretycznie mówić o quasi porządku, ale skupiamy się już na porządkach tylko. Że jest WQO, czyli tak jak przypomnę, definicja była taka, że w tym porządku nie ma nieskończonego ciągu zstępującego, coraz to mniejszych elementów, ani nie ma nieskończonego antyłańcucha. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi jest taki, że w dowolnym ciągu elementów x jest coś, co będziemy nazywać dominacją, czyli że występują dwa indeksy i oraz y, i jest mniejszy niż y, takie, że element xi na i tej pozycji jest mniejszy, równy w naszym porządku niż element j, tak? Czyli że ten xi dominuje xi. A trzeci warunek jest taki, że w dowolnym ciągu elementów xa jest nieskończony ciąg dominacji, czyli istnieje taki rosnący ciąg indeksów 1 i 2 i 3 i tak dalej, że xi1 jest mniejszy równy w naszym porządku od xi2, mniejszy równy od xi3 i tak dalej. No i tak żeśmy sobie powiedzieli, trójka implikuje dwójkę w sposób natychmiastowy, bo nieskończony ciąg dominacji w szczególności ma jakąś tam dominację, czyli to jest oczywiste. Dwójka implikuje jedynkę też dość łatwo, mianowicie no weźmy jakiś taki x, no jakiś porządek, który nie ma nigdy dominacji, no to gdyby w tym porządku był nieskończony antyłańcuch, to byśmy ułożyli te elementy antyłańcucha w ciąg i tam nie byłoby dominacji, czyli antyłańcucha nie może być. Tak samo, gdyby w tym porządku był nieskończony ciąg zstępujący, to w tym ciągu nie byłoby dominacji, czyli takiego ciągu zstępującego w ogóle nie może być. W związku z tym dwójka implikuje jedynkę. I teraz przechodzimy do jedynej nietrywialnej implikacji, czyli że jedynka implikuje trójkę, czyli że jeśli nasz porządek jest WQO, to wówczas istnieje nieskończony ciąg dominacji. To można różnie robić, ale ja zdecydowałem się zrobić to w taki sposób, który mi się wydaje ładny, a który przy okazji wprowadza fajne twierdzenie, które też ma inne stosowanie. Być może nie na tym wykładzie, ale po prostu wydaje mi się, że jest ciekawe. I dość prosto też się dowodzi.
Więc to jest to twierdzenie. Tak zwane może je przerwać. Dobra, mogę je przenieść tutaj. Być może znają Państwo twierdzenie Ramseya z grafów. No na przykład przykładem jakiegoś takiego prostego twierdzenia Ramseya jest to, że jeśli mamy klikę na 6 wierzchołkach, każda krawędź jest pokolorowana 2 kolorami, to będzie tam albo niebieski trójkąt, albo zielony trójkąt. Tak i w ogólnym sformułowaniu to jest tak, że jeśli mamy, no powiedzmy sobie, jakiś graf, który jest K kolorami pokolorowany i chcemy znaleźć w nim na pewno M kolorów, to istnieje jakaś taka liczba wierzchołków, nie wiem, CKM, także jeśli mamy klikę o CKM w wierzchołkach, każdą krawędź pokolorujemy jednym z K kolorów, to znajdziemy tam taką klikę o M wierzchołkach, że wszystkie krawędzie są pokolorowane tym samym kolorem. No, to mówimy monochromatyczną klikę. I teraz nieskończone twierdzenie Ramseya jest nieskończoną wersją tego twierdzenia i wbrew pozorom je się w ogóle dowodzi łatwiej. Co ono mówi? Że jeśli mamy nieskończoną klikę, nieskończoną klikę, której krawędzie są pokolorowane na skończenie wiele kolorów, to wtedy w takiej klice znajdzie się nieskończona podklika, czyli po prostu nieskończony podzbiór wierzchołków, która jest monochromatyczna. Każda krawędź jest tego samego koloru. I teraz jak coś takiego udowodnić? Dobrze. Na razie to przesunę na dół, bo to jest na później. Dobrze, dowód. No to weźmy sobie, ustawmy nasze wierzchołki w ciąg. Zawsze tak możemy zrobić. I spójrzmy na pierwszy wierzchołek. No to ten wierzchołek będzie, spójrzmy na krawędzie, które z niego idą do tych wierzchołków w prawo. Tutaj jakieś tam krawędzie są, tak? I tak dalej. Tych krawędzi jest nieskończenie wiele, a kolorów jest skończenie wiele. W związku z tym, któreś z tych krawędzi, no będzie taki kolor, że tym kolorem będzie pokolorowane nieskończenie wiele z tych krawędzi. To zróbmy teraz tak, że zostawmy tylko te krawędzie, a pozostałe wierzchołki, no powiedzmy sobie, zignorujmy, tak? Czyli powiedzmy sobie, że no niektóre tutaj ignorujemy te wierzchołki i skupiamy się na tych wierzchołkach, do których jest ten kolor z naszego pierwszego wierzchołka, że on występuje nieskończenie wiele razy. Czyli wszystkie te krawędzie tutaj, one są wszystkie pokolorowane jakimś kolorem C1. Być może żeśmy wywalili bardzo wiele wierzchołków, no zapomnieli o nich, powiedzmy sobie, ale to nie szkodzi. Teraz patrzymy na drugi wierzchołek. I patrzymy na wszystkie krawędzie z niego wychodzące, które idą w prawo. I robimy tą samą operację. No, tam wychodzi nieskończenie wiele krawędzi. Którymś kolorem jest kolor, w którym jest też nieskończenie wiele krawędzi. W związku z tym ignorujemy niektóre z tych. No powiedzmy sobie, że to jest kolor C2. Powiedzmy, że on do tego wierzchołka to idzie inna krawędź, więc ten wierzchołek, no powiedzmy sobie, wywalamy z naszych rozważań. I tak dalej. I rozważamy w dalszym ciągu ten zbiór wierzchołków, do którego idą krawędzie w tym kolorze. I tak dalej. Teraz dla każdego wierzchołka my znajdujemy jakiś taki kolor,
w którym jest nieskończenie wiele kolorów i robimy tą operację na całym tym ciągu. Teraz może być takie troszkę podejrzane, że no my robimy taki przesiew, w każdym kroku wywalamy być może nieskończenie wiele krawędzi i może jak przejedziemy cały ciąg w ten sposób, to może tam w ogóle nie zostanie nieskończenie wiele krawędzi, ale to jest nieprawda, bo zobaczmy, że dla każdej konkretnej liczby, na przykład 10, to my wiemy, jak zdefiniować C10. Tak? I w związku z tym dla każdego N my wiemy, jak zdefiniować, jak będzie wyglądać te pierwsze N wierzchołków naszego grafu. No i nie będzie takiego N-a, dla każdego skończonego N, po N krokach zawsze ten graf będzie nieskończony. Czyli my zawsze będziemy mogli zdefiniować następny wierzchołek, w związku z tym, jak wiemy, jak wygląda jakby prefiks tej naszej konstrukcji, to możemy też ją zdefiniować całą. Dobra, czyli po tym kroku my dostajemy taki graf, w którym co prawda nie wszystkie krawędzie są tego samego koloru, ale mamy tę własność, że z każdego wierzchołka krawędzie, które idą w prawo, są tego samego koloru. Dobra, może zrobię taki krótki, może zrobię test, bo nie wiem, czy to jest oczywiste, to niech Państwo może napiszą na czacie, jeżeli to jest jasne, to plus jeden, a jeżeli nie do końca, to no to minus jeden. Teraz, aha, czy ja tu widzę czat? Aha, widzę. Aha, dobra, fajnie, dziękuję. Pani Kamila napisała, że to nie jest jasne, a może Pani powiedzieć jakby, czy powtórzyć tą konstrukcję, może na głos najlepiej będzie. Czy... Tak. Po prostu tak, powtórzę, tak? Byłoby miło, bo się trochę pogubiłam. Dobra, to ja teraz powtórzę, a będę wdzięczna, jak Pani po prostu zostanie niezmytowana i będzie mówić, czy to wszystko da. Mhm. No więc mamy na początku to nieskończenie wiele wierzchołków. Bierzemy sobie ten pierwszy wierzchołek, ja tak w skrócie będę to powtarzał. I z niego wychodzi nieskończenie wiele krawędzi, tak? Ale one są pokolorowane na skończenie wiele kolorów. Powiedzmy trzy kolory, zielony, czerwony, niebieski. To któryś z tych kolorów będzie występował to nieskończenie wiele razy, więc zostawiamy te krawędzie, powiedzmy, że to czerwony. Zostawiamy krawędzie czerwone, a wszystkie inne wierzchołki ignorujemy, wywalamy z naszego obrazu. Mhm. To jest jasne, tak? Mhm. Na razie, więc C1 to jest czerwony. No i teraz zostały nam te pozostałe wierzchołki. I teraz bierzemy drugi wierzchołek w tej naszej kolejności i patrzymy, jakie są kolory krawędzi, które wychodzą z niego. Do wierzchołków na prawo, już nie do tego C1, które zostało przerobione. No i też mogą być zielone, czerwone lub niebieskie. Jeden z tych kolorów występuje nieskończenie wiele razy. Powiedzmy sobie, że niebieski. No to jeśli niebieski, to zostawiamy te wierzchołki, do których prowadzą z C2, z wierzchołka X2, albo to może nazwę V1, V2, V3. Wierzchołka V2 wychodzi nieskończenie wiele niebieskich krawędzi, w związku z tym zostawiamy tylko te wierzchołki, które do których idzie niebieski. No i to robimy podobnie z V3, V4 i tak dalej. Na razie jasne? Tak. No i teraz po prostu kontynuujemy to w nieskończoność i można dość łatwo zauważyć, że to się nigdy nie zatnie, bo po każdej skończonej liczbie kroków wciąż mamy nieskończony graf. Uh-huh. I w tym momencie no to jest wszystko, co ja do tej pory powiedziałem, że mamy teraz taki graf, w którym nie wszystkie krawędzie są tego samego koloru, ale mamy tę własność, że jeżeli weźmiemy dowolny wierzchołek, to wszystkie krawędzie, które idą na prawo, są tego samego koloru. Ok? Tak. Dobra. Czy może być tak, że któremuś wierzchołkowi wcześniej zabierzemy jakby fakt, że ma nieskończenie wiele sąsiadów? No nie, dlatego że po prostu zostawiamy w grafie tylko tych, którzy jakby są dla niego dobrego koloru. Więc skoro graf jest nieskończony, no to ten wcześniejszy wierzchołek, jakiś taki V1 powiedzmy, to on ma dobrą krawędź, czerwoną, do wszystkich gości, którzy do tej pory są w grafie. Więc jeśli graf jest nieskończony, to on ma też... No tak, jasne. Dobra.
Teraz ja spróbuję. Jak wyłączyć ten czat? Dobra. No to wracamy. To teraz już jest bardzo prosty ruch, mianowicie no to pierwszy wierzchołek jest powiedzmy sobie koloru niebieskiego, drugi zielonego, trzeci czerwonego, czwarty czerwonego, piąty niebieskiego. Jest skończenie wielu kolorów, znaczy wierzchołek. Wierzchołek nie ma koloru, ale wszystkie krawędzie, które z niego wychodzą na prawo, są tego samego koloru, więc możemy jak gdyby nazwać to kolorem wierzchołka. No więc jest taki kolor, w którym jest nieskończenie wiele wierzchołków. Powiedzmy sobie, że jest to kolor niebieski. Zostawiamy wszystkie wierzchołki. Powiedzmy sobie, że V1 był niebieski, V3 był niebieski, V4, później nie wiem, V9 czy V8, a wszystkie pozostałe wywalamy. No ale zostało nieskończenie wierzchołków. Każdy z tych wierzchołków ma tę własność, że wszystkie krawędzie, które z niego wychodzą w prawą stronę, są niebieskie. W związku z tym te nieskończenie wierzchołków, które zostały, tworzą niebieską klikę. Zgadza się? Czy jakieś pytania? No dobra. To kończy dowód nieskończonego twierdzenia Ramseya. I teraz jak dalej idziemy z dowodem twierdzenia, z dowodem implikacji 1-3. Przypomnijmy, jak to wyglądało. Z tego, że jest nasz porządek jest WQO, chcemy pokazać, że w każdym dowolnym ciągu elementów jest nieskończony ciąg dominacji. No to napiszmy sobie ten ciąg elementów x1, x2, x3, 4 i tak dalej. I teraz pokolorujmy te krawędzi w ten sposób, że jeśli jest krawędź między jakimś elementem mniejszym i większym, także ten późniejszy dominuje, czyli jest taka sytuacja, no to pokolorujemy powiedzmy kolorem zielonym. Jeśli są nieporównywalne, no czyli no jak się napisać, porównywalne, to pokolorujmy kolorem powiedzmy sobie niebieskim. A jeśli jest taka sytuacja, że tu jest jakiś x8, tu jakiś x11, że ten wcześniejszy jest większy, to pokolorujmy kolorem czerwonym. I teraz zauważmy, że każda krawędź no jest pokolorowana z jednym z kolorów, dlatego że nie ma innej opcji, albo jeden element jest większy, albo drugi jest większy, albo są nieporównywalne. Ja słyszę jakieś głosy, ktoś z Państwa się nie wyciszył. O dobra, dziękuję. Dobra, no to nieskończonego twierdzenia Ramseya. Tu mamy jakąś monochromatyczną klikę w tym grafie, którego no, są wszystkie krawędzie tylko trzema kolorami pokolorowane. To zobaczmy, jaki kolor może być mieć taka klika. No po pierwsze nie może być to niebieska klika, nieskończona, bo wtedy by to oznaczało, że mamy nieskończony zbiór elementów, z których każde dwa są nieporównywalne, to byłby nieskończony antyłańcuch. W WQO nie może takiej rzeczy być. Prawda? Druga opcja, nie ma niebieskiej kliki nieskończonej. Przypuśćmy sobie, że jest czerwona klika nieskończona. No to, czyli, może napiszę to. Czyli niebieska klika. Może napiszę tutaj trochę parę rzeczy. Z stwierdzenia Ramseya jest
nieskończona plika monochromatyczna. O. No i teraz tak, niebieska klika. Tutaj dla ścisłości chyba czerwony powinno być na ostrą większość. Aha, możliwe całkiem, dobra, zaraz to uprawię. Czyli mamy po pierwsze dwukolorowe krawędzie. No tak, tak, rzeczywiście to było. A po drugie chyba będziemy chcieli wykorzystać to, że mamy... Tak. Tak, 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 o, dzięki. Czerwony to jest ścisła większość. Mhm. Tak, i teraz rzeczywiście każda krawędź ma dokładnie jeden kolor, no tak to miało być. Czyli co, niebieska klika, no nieskończona wiadomo, to by oznaczała nieskończony antyłańcuch. No, czyli nie ma niebieskiej kliki, czyli brak niebieskiej kliki. Z drugiej strony czerwona klika, no to niech Państwo zobaczą. Czerwony kolor tutaj jest. Czerwony kolor to znaczy, że wcześniejszy element jest większy niż następny, czyli w związku z tym nieskończenie wiele elementów, no to dawałoby nieskończony ciąg zstępujący. A takich rzeczy też nie ma w WQO. Czyli brak czerwonej kliki. A zatem, skoro nie ma niebieskiej kliki ani czerwonej kliki, to musi być zielona klika. Co daje nieskończony. Nieskończony ciąg dominacji. Tak i kończy ten dowód. Dobra, więc to myślę, że to jest taki fakt, który daje takie trochę rozeznanie, że to jest fajne pojęcie, co tu się może dziać. A teraz przyjrzyjmy się lematowi, który się nazywa lematem Dicksona. I on nam da takie zorientowanie się, no to jest jeden, myślę, z podstawowych takich lematów, które dostarczą nam pierwszego ciekawego przykładu na porządek WQO, który będzie bardzo przydatny. Mianowicie przeczytam teraz, co mówi ten lemat Dicksona, że jeżeli mamy dwa porządki, jakiś na domenie X, na dziedzinie X, jakiś porządek X z indeksem X oraz drugi na dziedzinie Y z indeksem Y, jeżeli to są oba porządki WQO, to następujący porządek też jest porządkiem, powinienem dopisać tutaj WQO. Jaki to jest porządek? Porządek taki produktowy, czyli dziedzina to jest X razy Y, pary elementów, a porządek jest tak zdefiniowany, że XY jest mniejszy niż X'Y', wtedy i tylko wtedy, gdy x jest mniejszy niż x' w tym porządku x-owym, a y jest mniejszy niż y' w tym porządku y-owym. Czyli to jest tak naturalnie zdefiniowany produkt porządków. No i teraz jak to udowodnić, że tak jest faktycznie? Bardzo prosto. Będziemy korzystali z tego trzeciego punktu, czyli z tej nieskończonej dominacji. No to skoro mamy jakiś ciąg, weźmy sobie dowolny ciąg, x1, y1, jakiś x2, y2, x3, y3 i tak dalej, elementów z x razy y. Chcemy pokazać, że jest tu nieskończony ciąg dominacji. W dowolnym takim ciągu wtedy będziemy w domu. Ale spójrzmy sobie na początku na pierwszą współrzędną. Tu są jakieś elementy z x. Czyli możemy znaleźć, ponieważ porządek x-owy jest
WQO, to możemy znaleźć nieskończony podciąg, w którym jest nieskończony podciąg dominacji na x-ie. To na razie w takim razie zapisujemy teraz ten podciąg. Jest jakiś x i 1, y i 1, x i 2, y i 2, x i 3, y i 3 i tak dalej. Także, Także wszystko jest ok na x-ie. Na x-ie to już jest rzeczywiście podciąg dominujący. No to co teraz robimy? To teraz patrzymy na y-ka i możemy w tym podciągu wybrać podciąg, który z kolei jest nieskończonym ciągiem dominacji na y-ku. No to jeżeli wybierzemy ten podciąg, no x i nie wiem, j1, y i j1, x i j2, y i j2 i tak dalej, to już ten podciąg jest zarówno nieskończonym ciągiem dominacji na x, jak i na y, czyli tu faktycznie już jest, to jest nieskończony podciąg dominujący w tym naszym porządku x, w tym naszym porządku już takim produktowym. No i to kończy dowód. Zgadza się? Wydaje się, że to nie jest nic skomplikowanego, ale będą dość fajne wnioski z tego. Pierwszy wniosek, który w zasadzie często też się określa nazwą lemat Dicksona. Ja nie wiem, czy ten lemat, czy ten wniosek w zasadzie jest bardziej lematem Dicksona. Zwykle o tym wniosku się pisze. Lemat Dicksona, ale chciałem pokazać Państwu. Wniosek? Mianowicie wniosek jest taki, że zbiór krotek wielkości k, liczb naturalnych, z takim porządkiem powspółrzędnych, to właśnie często się tak zapisuje taki wykrzywiony ten porządek, jest WQO. Może tutaj dla jasności, ten porządek jest taki, że x1, x2 i tak dalej, xk jest mniejsze równe niż y1, y2 i tak dalej, yk, gdy x1 mniejsze równe niż y1, x2 mniejsze równe niż y2 i tak dalej, i xk mniejsze równe niż yk. Czyli na każdej współrzędnej musi być ten większy musi być większy, na każdej współrzędnej. No dlaczego to jest wnioskiem? To może dowód wniosku. Dowód jest trywialny, można powiedzieć. Liczby naturalne z normalnym porządkiem to jest WQO, tak? Tam nie ma antyłańcucha w ogóle wielkości 2 i nie ma też ciągu ustępującego nieskończonego. No to z lematu wynika, że również produkt takich dwóch jest WQO i produkt trzech. Jak jeszcze sproduktujemy z liczbami naturalnymi, jest WQO i produkt czterech i tak dalej. Tak? Przez indukcję formalnie rzecz biorąc można dla wymiaru k dodawać. Dobra. Może zobaczmy, jaki jest wniosek z wniosku i on już będzie taki może mniej oczywisty. No przynajmniej będzie bardziej widać, że tu coś się dzieje. Tak? Wniosek 2 jest taki, że w n do k tej, no powiedzmy sobie do d tej, zwykle wymiar się oznacza przez d, jak dimension, bo często, nie ma nieskończonego antyłańcucha. Tak, czyli, że jeżeli narysujemy sobie jakąś taką, bo tu ja narysuję dwuwymiarową siłą rzeczy, tą kratę, to że jak my mamy jakiś taki antyłańcuch, czyli żadne dwa elementy nie są porównywalne, no to widać, że my możemy dowolnie dużo te antyłańcuchy robić. Trochę tak jak tutaj, tak? Na przykład jeżeli stworzymy sobie w dwóch wymiarach zbiór
takich x, y, że nie wiem, x plus y to się równa 1000, no to ten zbiór ma 1001 elementów i to jest antyłańcuch. Czyli możemy dowolnie duże robić antyłańcuchy, ale nie ma nieskończonego. Nie wydaje się bardzo kontrintuicyjne, ale to, że już w dowolnym wymiarze to jest tak, to no, mogłoby się wydawać, że może jakoś dziwnie kombinując dałoby się to zrobić. Więc jest taki wniosek i z tego będziemy bardzo często korzystać, już nawet dzisiaj korzystamy. Drugi lemat, który jest bardzo często używany, to jest lemat, tak zwany lemat Higmana. Ja go sformułuję i myślę, że będzie pewnie na ćwiczeniach. Tak, o, Rafał kiwa głową, że będzie, super. Dobra, na ćwiczeniach będzie dowód tego. Dowód jest dość fajny, ale no tutaj na wykładzie nie wszystko da się zrobić. Mianowicie, jaki jest ten lemat? Ja go na początku sformułuję w mniej ogólnej wersji, a później powiem, jak się go formułuje w bardziej ogólnej wersji. Mniej ogólna wersja jest taka, że słowa nad skończonym alfabetem, skończone słowo nad skończonym alfabetem, takim porządkiem, gdzie to jest porządek podciągu, zaraz wyjaśnię, co to jest, to WQO. A jak wyjaśnić porządek podciągu? Najlepiej chyba na przykładzie. A, słowo ABA to jest podciągiem słowa A, A, C, B, B, C, A, B, C. Dlaczego? Dlatego, że literę A znajdę tutaj, literę B znajdę tutaj, literę A znajdę tutaj. Jakby mogę sobie, ignorując niektóre litery w tym dłuższym słowie, dostać to krótsze słowo, tak? To mamy na myśli mówiąc podciąg. Więc to jest takie bardziej specyficzne sformułowanie lematu Higmana, a ogólniej to jest troszkę jak w lemacie Dicksona, czyli że z pewnego WQO możemy dostać WQO bardziej skomplikowane. Czyli ogólnie jest tak, że jeżeli mamy jakiś zbiór, to z tego wynika, że zbiór słów nad tym, x-em oraz taki porządek, no nazwijmy go, no nie wiem, gwiazdkowy. Może żeby nie było, może Państwo nie myśleli, że to jest porządek do gwiazdki, to ja tą gwiazdkę napiszę na dole. Tak, to jest jakiś taki, taka nazwa. To WQO, no gdzie jak jest zdefiniowany ten porządek gwiazdkowy? No także, nie wiem, x1, x2, x3 jest w porządku gwiazdkowym mniejsze niż y1, y2, y3, y4, y5, y6. Jeżeli tu znajdę taki podciąg, powiedzmy sobie, takich elementów, że x1 jest mniejszy równy w tym oryginalnym niż y1, x2 mniejszy równy niż y4, a x3 mniejsze równy niż y5. Tak? Czyli na przykład już teraz nie będę dowodził lematu Dicksona, lematu Higmana, ale z tego można zrobić wniosek taki, że na przykład zbiór słów, zbiór par słów albo trójek słów z odpowiednim porządkiem jest WQO. Tak? Albo zbiór na przykład, może inaczej, może żeby nie wszędzie była liczba 3, zbiór słów takich, że literami są krotki pięcioelementowe, no i porządek odpowiednio zdefiniowany też jest WQO. Można z tego konstruować już dość skomplikowane porządki i to się czasem przydaje, bo na przykład chcemy
dlaczego nam się Hickman przydaje, no dlaczego nam się Dixon przydaje w wasach na przykład, to w sposób naturalny mamy tu wektory, a dlaczego nam się Hickman przydaje, dlatego że czasem można definiować porządek na biegach. No i biegi to są ciągi, są de facto słowa, są ciągi tranzycji. I tu faktycznie czasem to jest przydatne. Dobra, to jest koniec takiego wstępu na temat WQO. A teraz zastosowanie. Ja wybrałem to zastosowanie, dlatego że przy okazji tego zastosowania można naprawdę fajnie zobaczyć, jak to narzędzie WQO się aplikuje w taki może troszkę nietrywialny sposób. I przy okazji udowodnimy sobie inne elementy, które będą bardzo przydatne. Dobra, czyli teraz przejdziemy do problemu uniwersalności. Automatów jednolicznikowych akceptujących przez stan. Twierdzenie może od razu udowodnię. Problem uniwersalności, czyli przypomnę pytanie, czy język jest wszystkim, to jest sigma gwiazdka, dla sieci jednolicznikowej tak, czyli bez testu na zero, takiego jednowymiarowego wasa, akceptującej przez stan stan lub stany, no po prostu jest pewien zbiór stanów akceptujących, że ten problem jest rozstrzygalny. Dobra. Takie jest stwierdzenie. Reszta wykładu to będzie dowód, jeżeli uda się, to powiem jeszcze coś trochę o złożoności tego problemu. Ona jest bardzo ciekawa. Dowód tego twierdzenia, a przy okazji będą dowody różnych. Więc na początku obserwacja. Aha. Jeżeli byłoby jakieś pytanie co do tego, jakby co do natury tego, jaki jest ten problem, że w zasadzie jak ten automat akceptuje i tak dalej, to jak najbardziej bym chciał, żeby Państwo zadawali pytania. No ale zaczynamy powiedzmy sobie z jakiegoś stanu Q i z licznika zerowego. No i słowo jest akceptowane, jeżeli dojdzie do jakiegoś stanu P i tu cokolwiek, tak? Także P należy do stanów akceptujących. I teraz zobaczmy sobie, no po pierwsze ten automat jest niedeterministyczny. W związku z tym, jak on czyta literę, nie wiem dlaczego mi się to robi. Jak on czyta literę, to on może pójść w różnych kierunkach i może być tak, że jak przeczytałem jakieś słowo W, to ja różnymi biegami doszedłem do kilku różnych takich konfiguracji, no, na przykład do P3, Q5, nie wiem, P8, R7, PS15, no i powiedzmy sobie tak. I mogą do bardzo wielu różnych konfiguracji dojść, ale pierwsza obserwacja jest taka, że jak mogłem dojść do tego samego stanu z różnymi licznikami. Na przykład tak jak tutaj P3 i P8. I teraz zauważmy, że ponieważ akceptacja jest przez stan, to ten P8, on jest no jak gdyby tak ściśle lepszy, dominuje w pewnym sensie to P3. To znaczy, jeżeli ja sobie tutaj z P3 kiedyś pójdę, jak pójdę jakimś słowem U i dodę do akceptacji jakiegoś stanu akceptującego, to jak pójdę tym słowem U z P8, no to też dojdę do akceptacji, znaczy, bo mogę skopiować ten sam bieg, co z P3 i po prostu ten sam bieg będzie
będzie też ok, tylko będzie o 5 wyżej, tak? W drugą stronę niekoniecznie, bo jeśli z P8 do akceptacji, to może się okazać, że z P3, gdybym szedł tą samą drogą, to bym szedł poniżej zera, no i wtedy to już nie daje akceptacji. Czyli to jest kluczowa obserwacja, że w zasadzie to jak ja mam taką sytuację, to ja mogę sobie zupełnie zapomnieć o tym P3, no tak jakby w głowie, tak? Zgadzają się Państwo, czy to jest jakieś pytanie? O właśnie, jestem wdzięczny za kiwanie głową, wtedy widzę, że to jest jasne. No to bazując na tym, czyli to, co jest tak naprawdę dla nas ważne, jak my wystartowaliśmy z początkowej konfiguracji, przeszliśmy po słowie W, to ważne jest dla nas, dla każdego stanu, do jakiego maksymalnego licznika myśmy mogli dojść. Znaczy po prostu do jakiego maksymalnego licznika doszliśmy. A to, jakie czytam do mniejszych, do jakich doszliśmy, czy nie doszliśmy, to jest nieistotne. W związku z tym ja sobie zdefiniuję coś, co nazwę charakterystyką, takim wektorem charakterystycznym słowa W. On będzie należał do, to będzie wektor D, gdzie D to jest liczba stanów automatu. I może ja, zakładając, ja może na tym przykładzie napiszę. Co to będzie? To będzie takie P. Powiedzmy sobie, że jest 5 stanów w tym automacie. Stan P, Q, R, S, T. I taki wektor to jest krotka, tyle elementowa, ile jest stanów. I na każdej odpowiadającej pozycji piszę, jaka jest najwyższa wartość licznika w danym stanie. Czyli w P najwyższa wartość licznika to jest 8, w Q no jedyna to jest 5. W R jest 7, w S jest 15, do T w ogóle żadnego nie doszliśmy, no to wpisujemy sobie jakiś taki znaczek, że tam nie doszliśmy. Okej, okay, teraz to jest z grubsza jasne, kiedy taka charakterystyka, teraz myślmy o tym tak, że im więcej, tym lepiej, tak? W związku z tym możemy sobie zdefiniować w sposób naturalny, przepraszam, ja tutaj źle napisałem, ta charakterystyka nie należy do n, do d tej, tylko ona należy do n, suma, ten dziwny znaczek, tak? Jakiś nic do d tej. No ale to chyba nie muszę Państwa przekonywać, że jak dodamy jeden element do n, to też jest WQO i w związku z tym, odnosząc do d tej, takie wektory też są WQO. Czyli my możemy... Dobra, to może teraz po prostu przejdę do sformułowania faktu, który będzie tutaj kluczem, takim powiedzmy sobie techniczną obserwacją, kluczową. Że jeśli mamy dwa słowa, no powiedzmy sobie UW z słowami takie, że charakterystyka od U jest mniejsza równa w porządku takim współrzędnych charakterystyki V, to co intuicyjnie? Intuicyjnie znaczy, że V jest lepsze, że V weszło wszędzie wyżej niż U, albo przynajmniej tak samo wysoko. To jeżeli dla każdego, może dla dowolnego napiszę, dla dowolnego słowa W, jeśli UW należy do języka u naszego automatu jednolicznikowego, to z tego wynika, że VW również należy do tego języka. Dlaczego? Nie będę tu specjalnie dowodził, no to widać, że jeśli ja
jeśli ja poszedłem po U, tu miałem jakąś konfigurację i z jakiegoś tutaj, miałem jakiś zbiór konfiguracji i tutaj skądś doszedłem do akceptacji, to było, powiedzmy sobie, był jakiś stan, nie wiem, P10, no ale to po V ja doszedłem do czegoś więcej, w szczególności tu miałem jakiś stan, nie wiem, P, dajmy na to 12. No z tego P12 byłem tylko wyżej, więc ja po W też dodaję do akceptacji. Widać, że to działa? Super. No. Mhm. Dobra, dzięki. No to... To teraz przechodzimy do naszego planu. Już do właściwego dowodu. Jaki jest plan? No może to powiem. Mianowicie stworzymy sobie takie skończone drzewo. Ono się weźmie z tego, że będziemy jakby tworzymy takie drzewo binarne wszystkich możliwych słów, ale będziemy obcinać to drzewo, bo ono byłoby nieskończone i poobcinamy je tak, że będzie skończone. I w tym drzewie będzie, no na każdej ścieżce będzie napisane jakieś słowo. I teraz ja twierdzę, że to drzewo będzie miało taką własność, że jeśli język naszego automatu jest nieuniwersalny, czyli pewne słowo jest nieakceptowane, to również pewne słowo w tym drzewie będzie nieakceptowane. Czyli innymi słowy, ja sobie ograniczę przestrzeń moich, no bo tak naiwnie to, żeby szukać tego słowa, które jest nieakceptowane przez automat, to mógłbym przeglądać coraz dłuższe słowa i nie wiem nigdy, czy po prostu nie ma takiego słowa, czy jeszcze go nie znalazłem. A ja sobie to ograniczę przestrzeń moich możliwych kandydatów na niezaakceptowane słowa do skończonego zbioru. Jak już to zrobię, to później sprawdzenie, czy któreś z tych słów jest nieakceptowane, to jest banalne, po prostu każde no, symuluje automat na każdym z takich słów. Więc plan jest taki, żeby stworzyć skończone drzewo, które zawiera wszystkich potencjalnych, które zawiera, nazwę to kontrprzykład, czyli słowo, które nie należy do języka, o ile w ogóle kontrprzykład istnieje. To, co tu w ogóle, może tak patrząc z lotu ptaka, mi się wydaje dość ciekawe, to jest to, że myśmy tu zaczęli od automatu jednolicznikowego, więc a priori nie widać, gdzie by tu miało być wiele wymiarów, ale przeszliśmy do przestrzeni wektorów, które mają tyle, taki wymiar jak liczba stanów, tak? Czyli jakby WQO nie tylko się nadaje do miejsca, gdzie ewidentnie są wektory, tylko czasami po prostu warto czasami można tą przestrzeń wektorów stworzyć jakby, tak? I tak to rozwiązać. Dobra. Jak my robimy to drzewo? Załóżmy no, dla ilustracji, że alfabet się składa z dwóch liter. No oczywiście będzie wszystko tak samo szło, jeżeli nas się składa z trzech czy z siedmiu. I robimy następujące drzewo. Tu jest litera A, tu jest litera B. Tu jest litera A, litera B, A, B. Czyli po prostu takie drzewo, które składa się z wszystkich możliwych słów. Tak? I tam w dół to wszystko idzie. No to jest drzewo nieskończone na razie. Ale będziemy je obcinać. Przyjrzyjmy się w jakiejś takiej ścieżce.
jakiejś takiej ścieżce skończonej. No i tam są jakieś słowa. Na początku jest epsilon, później jest W1 równe A w tym wypadku, później jest W2 równe AB, później jest ABA i tak dalej. I spójrzmy na charakterystyki. Powiedzmy sobie, że to jest W0 równe epsilon. Spójrzmy na ciąg charakterystyk tych słów. Charakterystyka W0, charakterystyka W1, W2 i tak dalej. No to są wszystko wektory, które należą dwuwymiarowe wektory. Tak? No w związku z tym z lematu, no chciałbym się powiedzieć Dicksona, do takiego troszkę wzmocnionego lematu Dicksona, gdzie liczby naturalne zamieniają na liczby naturalne z tym znaczkiem. Wynika, no to można powiedzieć z WQO, wynika co? Że jest dominacja. To znaczy, istnieją dwa indeksy, indeksy jakieś, i mniejszy i j, i mniejszy j, takie, że ten wektor charakterystyczny, ta charakterystyka słowa WI jest mniejsza równa niż charakterystyka słowa WJ. I teraz ja twierdzę, ja chciałbym obcinać to drzewo. Chciałbym obcinać to drzewo w taki sposób, że nigdy nie będę miał takiej sytuacji, że moje nieskończone drzewo ma, no, zawiera pewien kontrprzykład. Obetnę i utnę wszystkie kontrprzykłady. I teraz moje drzewo po ucięciu już nie zawiera żadnego kontrprzykładu, czyli żadnego słowa, które jest nieakceptowane. I teraz ja twierdzę, że ucięcie nigdy nie obetnie najkrótszego kontrprzykładu. No jeżeli jest jakieś w ogóle słowo nieakceptowane przez automat, to również istnieje jakieś najkrótsze. Może istnieje kilka najkrótszej długości, ale wszystko jedno, skupmy się na jakimś. Czyli twierdzę, zaraz będę ucinał, ale na razie powiem jak. Twierdzę, że ucięcie nie obetnie najkrótszego kontrprzykładu. No to jak obcinam? Jeżeli to moje słowo i to jest jakieś u, a to moje słowo wj, no to ono jest dłuższe, ponieważ to jest większe niż i, to jest jakieś słowo uv, to ja teraz powiedzmy, że gdzieś na tym drzewie, tu jest wi, a tu jest wj, to ja odcinam tutaj. I wszystko to, co jest poniżej, wywalam z drzewa. To ja muszę pokazać, żeby to miało sens, że ten najkrótszy kontrprzykład, to on nie siedzi w tym poddrzewie WJ. No ale przypomnijmy, co mówił nam fakt, ten powyżej. On mówił, że jeśli jakieś dłuższe słowo, no jeśli słowo U, jego charakterystyka jest mniejsza równa niż słowa V, to jeśli z tego mniejszego jakieś W zostanie zaakceptowane, UW jest w języku, to z tego większego też. No to z tego z faktu wynika, że jeśli UW należy do języka naszego, implikuje to, że UWV należy do języka. No to może odwracając tą implikację, jeśli UWV nie należy do języka, czy jeśli byłby tam kontrprzykład jakiś pod tym UW, tak, gdzieś tutaj, to byłoby jakieś słowo, no może się zdarzyć, że jest takie, to z tego wynika, że również jakieś krótsze słowo, które po prostu stąd wychodzi, też nie należy do języka. Czyli najkrótszego kontrprzykładu nieobetne. Może jakieś, może obecne bardzo wiele, ale najkrótszego nieobetne.
Co w takim razie? I co teraz robię? Teraz na każdej ścieżce. Dobra, może taki test. Czy się zgadzają Państwo z tym, że ja tutaj, jak obcinam taką ścieżkę, to najkrótszego kontrprzykładu nieobecne, ponieważ to jest jakiś newralgiczny punkt, to będę prosił o plus 1, minus 1 na czacie. Ja widzę plus jedynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Aha. Miron Szewczyk, nie widzę, czemu przytniemy drzewo do skończonego rozmiaru. Bardzo dobrze, dlatego że no, ja jeszcze tego nie powiedziałem. Teraz będę za chwilę uzasadniał, dlaczego ono jest skończone rozmiaru. Dobra, super. To dzięki za aktywność i powoli wracam do wykładu, bo muszę coś przestawiać, dlatego to tyle trwa. No dobrze, to teraz po pierwsze obcinam tak na każdej ścieżce. Tak na każdej ścieżce. No na każdej ścieżce mamy jakąś dominację, w związku z tym obetniemy na każdej ścieżce. I teraz to jest jakieś przycięte drzewo. Każda ścieżka jest skończona, ale czy to drzewo jest skończone? No nie jest to jasne. I teraz, teraz drzewo, ścieżki w drzewie są skończone. Skończone. Pokażemy, że drzewo jest skończone. I pokażemy, używając tak zwanego lematu Kenniga. To jest bardzo standardowa operacja, którą będziemy powtarzać wiele razy, w szczególności na następnym wykładzie. Będziemy też tak robić. Co mówi lemat Kenniga? Ja na początku go sformułuję, udowodnię, a później go zaaplikujemy w sposób już dość prosty. Lemat Kenniga mówi następującą rzecz. Nieskończone drzewo, można go sformułować na różne sposoby, ale takie jest chyba najprostsze. Nieskończone drzewo o skończonym rozgałęzieniu co ja mam na myśli, mówiąc skończone rozgałęzienie? Mam na myśli to, że każdy wierzchołek ma skończenie wiele dzieci. Nawet nie to, że ma ograniczenie wiele dzieci, czyli nie musi istnieć taka stała 100, że każdy wierzchołek ma co najwyżej 100 dzieci. Mogą być wierzchołki o coraz większej liczbie dzieci, ale każdy ma mieć skończone dzieci. To jest tutaj, to znaczy skończone rozgałęzienie. Zawiera nieskończoną gałąź. No, gałąź czy ścieżkę, jakby to nazwać. Taką po prostu gałąź idącą w dół. Teraz dowód, ale może nim tak naprawdę przejdziemy do właściwego dowodu, no to ja powiem, po co my tutaj mamy to założenie o skończonym rozgałęzieniu, bo można by myśleć w ten sposób, no nieskończone drzewo powinno zawierać nieskończoną gałąź po prostu. Ale to nie jest prawda. Pierwszy przykład jest bardzo taki głupi, mianowicie może być jeden wierzchołek, który ma nieskończenie wiele dzieci. No i w ten sposób drzewo jest nieskończone, ale każda jego gałąź ma długość 1. Dobra, no to może należało powiedzieć, dobrze, no to nie chcemy takich drzew, które kończą się na skończonym poziomie,
Może można by to powiedzieć tak. Zamiast tego założenia o skończonym rozgałęzieniu, może można powiedzieć nieskończone drzewo, które no, tak jakby ma dowolnie długie ścieżki, to zawiera nieskończoną ścieżkę. I to też nie jest prawda, bo można rozważyć następujący przykład. Tu korzeń ma coraz dłuższe takie ścieżki skończone. No i tak dalej. I teraz to jest nieskończone drzewo, które nie zawiera nieskończonej gałęzi, bo każda gałąź, którą każdy syn korzenia, on ma pod sobą tylko skończoną. W związku z tym widać, że to założenie o skończonym rozgałęzieniu, ono nie jest takie arbitralne. To faktycznie jest dopasowane do tego, co możemy zrobić. I jak dowodzimy ten temat? Dowodzimy w ten sposób, tworzymy to drzewo. No tutaj jest korzeń i on ma skończoną liczbę dzieci. Powiedzmy sobie, że czwórkę. Pod drzewo korzenia, no to jest całe drzewo, ono jest nieskończone. Ono się dzieli pomiędzy tą czwórkę dzieci. W związku z tym, któreś dziecko musi mieć pod sobą też nieskończone pod drzewo. No powiedzmy sobie, że to idziemy tam. Będziemy tworzyć tak tą ścieżkę. Teraz to dziecko ma trójkę dzieci. Ponieważ pod drzewo w tym wierzchołku jest nieskończone, to pod drzewo w którymś z tych dzieci musi być też nieskończone. Powiedzmy sobie w tym, no to idziemy tam. Tutaj ten ma też ileś dzieci. Powiedzmy sobie, że 100. Ale któreś jego dziecko ma nieskończone pod drzewo. I w ten sposób idziemy i nigdy się nie zatkamy, bo zawsze będziemy wierzchoł, który ma nieskończone pod drzewo. Tak? To jasne jest? No, czyli to jest koniec dowodu. Koniec dowodu stwierdzenia Koeniga, lematu Koeniga, bardzo przydatnego. A jak mianowicie stosujemy to do naszej sytuacji? My żeśmy pokazali, że w naszym drzewie wszystkie ścieżki są skończone. Nasze drzewo ma skończone rozgałęzienie. W każdym miejscu ma rozgałęzienie takie jak moc alfabetu, nawet ograniczone rozgałęzienie. Gdyby nasze drzewo było nieskończone, to ponieważ ma skończone rozgałęzienie, to musiałoby mieć nieskończoną ścieżkę. A więc skoro ma tylko skończone ścieżki, to całe drzewo musi być skończone. Czyli z lematu Koeniga. Drzewo musi być skończone. Drzewo słów jest skończone. Bo inaczej miałoby. Bo inaczej miałoby nieskończoną ścieżkę. Ścieżkę. No, ale drzewo zawiera najkrótszy kontrprzykład. W związku z tym wystarczy sprawdzić dla każdego wierzchołka drzewa, czy to słowo jest należy do języka, czy też nie. Czyli po prostu sprawdzamy wszystkie słowa w drzewie. Jeśli jest kontrprzykład, to go znajdujemy. Bo najkrótszy kontrprzykład był w drzewie. Tak, no i to kończy dowód. Koniec dowodu tego stwierdzenia.
Czyli to pokazuje, że jest algorytm, który sprawdza uniwersalność. Czy są jakieś pytania do tego całego dowodu? No spokojnie, mamy dzisiaj, okazuje się, trochę więcej czasu niż myślałem, także pytania albo no nie, pytania o uogólnienia, to nie muszą być wątpliwości. Nie ma. To mi się wydawało, że jakby na początku a priori nie było jasne, czemu możemy obciąć każdą ścieżkę, ale to chyba jest tak, że możemy najpierw pokazać, że takie całkowicie obcięte drzewo będzie skończone, z czego wynika, że rzeczywiście jak zaczniemy obcinać, to to się kiedyś skończy. Czy dobrze myślę? Mi się wydawało, że tak jak to mówiłem, to jest spójne, ale spróbuję jeszcze raz tak z lotu ptaka spojrzeć. Bo to znaczy, bo... Ja mówiłem, no. Tak, bo właśnie powiedziałeś, że no jak weźmiemy jakąś ścieżkę, to uda nam się ją obciąć. Tak. Jak do skończonej długości. I potem powiedziałeś, że dobra, to w takim razie obcinamy na wszystkich ścieżkach, ale ścieżek jest nieskończenie wiele. Więc z tego powodu nie było to dla mnie jasne na początku, bo mogłoby się wydawać, że nie wiem, pójdziemy pierwszą ścieżką i ją gdzieś obetniemy, no to teraz jeszcze jakaś ścieżka, która jakby od niej tak wychodzi i może ją będziemy musieli o wiele głębiej pójść, żeby ją obciąć, potem żeby stąd znowu będzie jakaś odnoga i znowu i tak się będziemy kręcić. No, ale dopiero w drugim kroku pokazaliśmy, czemu pierwszy jest. Tak, tak. Tak, być może to faktycznie, no ja chciałem tak powiedzieć, że tak trochę deklaratywnie, nie zajmując się tym, czym będziemy musieli kontinuum razy obcinać, czy nie, po prostu na każdej ścieżce, nie wiem, stawiamy czerwony token. Tak, tak to myślałem. I teraz nowe drzewo, być może nieskończone, definiujemy jako drzewo tych ścieżek, które nie przechodzą przez czerwony token. To miałem na myśli, mówiąc, że obcinamy na każdej ścieżce. Ale być może faktycznie byłoby lepiej powiedzieć, dobra, jeśli jest drzewo, które ma, na początku powiedzieć, jeśli jest drzewo, które ma każdą ścieżkę skończoną i rozwiązanie skończone, to musi być skończone. Zresztą no nie wiem wtedy. Nie, no chyba chciałbym to powiedzieć tak, że po prostu stawiam te tokeny tam, gdzie jest dominacja i teraz definiuję drzewo obcięte jako drzewo tych wierzchołków, do których da się dojść, nie przechodząc przez czerwony token, przez granicę. I to jest jakoś dobrze zdefiniowane drzewo, czy ono jest skończone, czy nieskończone, czy jak bardzo dziwne, to już nie wiemy, a później dowodzimy, że ono jest skończone. OK? Dobra, fajnie. Jeszcze jakieś pytania? Dobra. No to lecimy dalej. Można się teraz zapytać, dobrze, no to jakiś algorytm byśmy pokazali. Jaka jest złożoność tego algorytmu? W szczególności, no jak duże to drzewo może być, co myśmy poobcinali. Wydaje się, że być może nie może być jakoś zbyt wielkie, może po prostu wykładnicze to najwyżej, albo tak, może na przykład każda ścieżka ma długość ograniczoną przez wieloma albo przez funkcję wykładniczą, no to wtedy jakoś by się dało to ogarnąć. I okazuje się, że to nie jest prawda, że złożoność tego problemu jest olbrzymia, wręcz kosmiczna. Ten problem, to się nazywa, jest Ackermann zupełny. Przepraszam, bo ja tu ciągle guzikiem uderzam. Czyli jest twierdzenie, nie będziemy go teraz dowodzić, ale problem uniwersalności CN, no już w tej naszej semantyce jest Ackermann, nie wiem jak to się pisze, chyba przez 2n, zupełnie. Teraz to, co ja zrobię w ciągu reszty tego wykładu, to właśnie powiem, o co chodzi z tym Ackermann zupełny, co to w ogóle ma znaczyć. Ale teraz sformułowałem to. To jest fakt, który został udowodniony przez Piotra Hoffmana
z naszego wydziału oraz Patryka Tockę w 2014 roku. No dobra, to co to by to oznaczało? A, i jakby, no jakie są z tego wnioski, że to jest tak olbrzymie, to, że no ta metoda WQO naprawdę ma bardzo mocną siłę, bo można by sobie wyobrażać, gdyby to się okazało, że ten problem jest, tak powiedzmy sobie, nie wiem, w pamięci wykładniczej, albo w ogóle w czasie wielomianowym, to można by wyobrażać sobie, że myśmy troszkę poszli naokoło, że to można jakoś udowodnić, że na przykład każdą ścieżkę obcinam, ona jest krótka. Ale tutaj, ponieważ to drzewo może się okazać, że jest zupełnie olbrzymie, no bo tak jakby to, że ten problem jest Ackermann zupełny, to jest olbrzymia funkcja, to oznacza, że to drzewo może być olbrzymie, bo gdyby nie mogło być drzewo olbrzymie, zawsze było, powiedzmy sobie, wykładnicze, no to, to byśmy poobcinali, to obcinanie tego drzewa też byłoby szybkie, tak? Także to mam nadzieję, że Państwo widzą, że tak naprawdę to rozmiar drzewa jest kluczowy, bo gdyby drzewo było małe, to zarówno obcinanie tego drzewa jest łatwe, bo po każdej ścieżce idziemy i po prostu ciachamy tam, gdzie trzeba i nigdy nie pójdziemy długo, a później jak już mamy małe drzewo, to sprawdzamy po kolei, to też jest stosunkowo szybkie. No ale jeśli drzewa mogą być olbrzymie, to trochę nie widać, jak zupełnie innymi technikami to robić. To nie jest żadne precyzyjne stwierdzenie, ale taka raczej agitacja za WQO. Teraz, co to jest funkcja, co to jest problem, co to oznacza, że problem jest Ackermann zupełny? To ja muszę najpierw zdefiniować funkcję Ackermanna. I teraz, no, w pewnym sensie kończymy ten rozdział. I teraz zajmę się przez ostatnie, ile tam mam jeszcze, 18 minut, myślę, że będzie w sam raz, hierarchią funkcji szybko rosnących. I to też nie jest temat arbitralny. Ta hierarchia będzie nam się bardzo przydawać na tym całym wykładzie, no bo niektóre z problemów, które będziemy rozważać, będą właśnie zupełne dla jakichś bardzo dużych klas złożoności. Innymi słowy, najszybsze algorytmy dla nich będą bardzo wolne. Są różne hierarchie klas szybko rosnących funkcji i one się różnią pewnymi szczegółami. To, co ja zrobię, to na początku zdefiniuję jedną z nich, tak zwaną hierarchię Grzegorczyka, zresztą Polaka. A później pokażę Państwu, no ja się zastanawiałem, jakby to można uprościć, jakąś swoją wersję zrobiłem, która mi się wydaje troszkę ładniejsza, ale to pokażę, że jakby tutaj, no one się istotnie nie różnią, a później zdefiniuję te jeszcze funkcje Tower i Ackermann. No więc jaka jest ta hierarchia Grzegorczyka? Grzegorczyk to polski logik, nie wiem, on chyba też na MIM-ie pracował, mniej więcej z pokolenia, powiedzmy sobie, moich dziadków. Hierarchia Grzegorczyka jest taka. Pierwsza funkcja, tak naprawdę zerowa, to jest funkcja następnika. A jaka będzie kata funkcja? Ja na początku definiuję tą hierarchię, później na jej podstawie zdefiniuję funkcję Ackermanna. K plus pierwsza funkcja jest taka, że bierzemy k tą funkcję od k tej funkcji, od k tej funkcji i to wszystko wiele razy od n. A ile razy? N razy. Ok, no to żeby trochę zrozumieć, co tu się... No, to kończy definicję hierarchii, ale to nie kończy zrozumienia hierarchii. Spróbujmy zrozumieć, jakie są te pierwsze funkcje. F1, co by to było? F1 od n, no to byłoby F0 od F0 od i tak dalej, n razy od n. F0 co robi? Dodaje jedynkę.
Więc my n razy dodajemy jedynkę do n-a. No to ile to jest? 2n, tak? Widać? Dobra. No to czym byłoby w takim razie f2 od n? No to n razy aplikujemy f1 do n-a. Co robi f1? F1 mnoży przez 2. W związku z tym my n razy pomnożymy przez 2 n-a. Czyli to będzie n razy 2 do potęgi n tej. Już tu widać, że to trochę brzydkie. No chciałoby się, żeby to było 2 do n tej. N razy 2 do n tej. Jakiś tu śmieć taki trochę nam został, tak? No ale to możemy o tym myśleć. Taka była intencja, żeby to było z grubsza około 2 do n. To co to będzie f3? To będzie f2 od f2 od i tak dalej od f2. I to n razy. No to jest mniej więcej n razy podnoszenie 2 do jakiejś potęgi, tak? Czyli to jest mniej więcej 2 do 2, to już tutaj napiszę mniej więcej, bo nie mamy 2 do n, tylko n razy 2 do n. 2 do 2 i tak dalej, n. A tu jest n tych podniesień, n tych dwójek. To się nazywa często funkcją Tauer. To, czy też raczej powinienem powiedzieć to, tak? Czyli powiedzmy sobie funkcja, która dla n zwraca wieżę dwójek wysokości n, a na samym czubku ma albo n, albo dwójkę. To nazewnictwo jest takie trochę nieprecyzyjne. No jak będzie f4 wyglądać, no aż strach to rysować, tak? N razy robienie Tauera. Teraz może... No niestety jakoś tak krzywo jest. Teraz tą inną wersję podam Państwu, która też może ma... Ona się brzydko zaczyna. Ale to tak trochę dla poszerzenia horyzontu, że można definiować różne i one są bardzo podobne, te hierarchie. F0 to niech będzie, od n to będzie n plus 2, a k plus pierwsza funkcja to byłaby k ta funkcja od teraz dwójki, to w różnych hierarchiach jest różnie, albo od n, albo od dwójki i tu chciałbym ją zastosować nie n razy, tylko n minus 1 razy. No to co wtedy będzie? To czym będzie f1? F1 od n to będzie f0 od f0 od dwójki, a tu będzie n minus 1. Czyli do dwójki n minus 1 razy dodajemy dwójkę, no czyli w sumie jest n dwójek, to jest 2n. Teraz co, czym będzie druga funkcja? N minus 1 razy f1 zaaplikowane nie do n, tylko do dwójki. Tu jest n minus 1 razy. No to co robimy? To oznacza, że my dwójkę n minus 1 razy mnożymy przez 2. Czyli to jest 2 do n. No więc dlatego mi się to tak podobało, że to teraz już wychodzi 2 do n. F3 jeszcze, zobaczmy co to jest. To jest F2. F2, 2. I tu jest n minus 1 razy. Czyli to jest n minus 1 razy podniesienie dwójki do potęgi. Ach. Czyli to jest taka wieża dwójek i tych dwójek jest tutaj n. No to jest to, co się nazywa funkcją Tauer, tak? Tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej to. I tak dalej. Teraz to, co warto zapamiętać, to się nazywa funkcją Tauer, no wieża dwójek po polsku. A co to jest funkcja Kerman?
funkcja Kerman n to jest tak, że to jest n ta funkcja wzięta od n albo od dwójki. I to jest funkcja Kermana. No więc widać, że ta funkcja Kermana od n, ona przewyższa każdą z tych funkcji. No na przykład przewyższa f3, bo już dla 3 jest taka sama, a od 4 to już jest f4 od 3, tak? W stosunku do f3 od 3. Czyli ta funkcja Kermana, ona przewyższa wszystkie fk. I czasem się myśli, o niej się mówi, tak jakby była f omega. Tak to się tak czasem, przy jakiejś tam definicji, nie chcę tu wchodzić w liczby porządkowe, ale ta funkcja Kermana to jest taka omegowa funkcja. Ona jest taką granicą tych funkcji. Myślę, że intuicyjnie to Państwo czują. Teraz pewne nazewnictwo takie jeszcze ogólne. Nie jestem pewien, czy Państwo się z tym zetknęli, także będziemy tutaj mówić. Elementarne funkcje, no to są takie, czy tam złożoność elementarna, no to jest albo wielomian, albo wykładnicza funkcja, albo podwójnie wykładnicza funkcja, albo potrójnie wykładnicza funkcja. I to są takie ileś razy wykładnicze funkcje, ale ten poziom jest stały. Też nie jestem pewien, czy to nazewnictwo jest znane, więc napiszę potrójnie wykładnicza funkcja. Tak więc elementarne są to jakieś C razy wykładnicze. Czyli pierwszą taką nieelementarną funkcją, pierwszą w jakimś takim intuicyjnym sensie, to jest ta funkcja tower, to jest ta wieża dwójek. Bo ona już tą wieżę dwójek ma rosnącą ponad stałe. Teraz można mówić, no dobrze, a to może tower n to mogłaby być wieża dwójek o wysokości log n, a nie n. No rzeczywiście ta funkcja jest troszkę mniejsza, ale tak intuicyjnie ona się aż tak strasznie nie różni od tego tower, tak? Więc myślimy o tym, że to tower n jest taką pierwszą funkcją potrójnie wykładniczą przy pewnym poziomie precyzji, a te wszystkie funkcje f0, f1, f2, f3, 4 i tak dalej, to się nazywają funkcje pierwotnie rekurencyjne. Pierwotnie. Rekurencyjne. Ja chyba nie umiem Państwu dobrze wytłumaczyć, skąd taka nazwa, bo sam tego dobrze nie rozumiem. No, jakieś rodzaje rekurencji są w stanie to wyimplementować, a czegoś więcej nie. A funkcja Kermana, ona jest niepierwotnie rekurencyjna. Chyba razem to się pisze. I teraz to jest też w jakimś sensie taka najmniejsza, z pewną dokładnością, funkcja niepierwotnie rekurencyjna. Czyli ten problem, no, który żeśmy rozważali dzisiaj, uniwersalności automatu jednolicznikowego, on jest, ma złożoność niepierwotnie rekurencyjną. Można by to równie dobrze tak powiedzieć. Co jeszcze powiem? No jeszcze definiuje się klasę złożoności. Tu można definiować klasy złożoności dla każdej z tych funkcji f0, f1, f2, f3, f4 i tak dalej, ale takie dwie dość naturalne to jest klasa tower, która jakby no ona się odnosi do tego F3,
I to są wszystkie funkcje, które dadzą się rozwiązać w czasie takim jak wieża dwójek, tudzież trochę większym. Mianowicie, jeżeli na przykład mamy taką złożoność, że wieża dwójek ma wysokość nie n, ale na przykład 2 do 2 do 2 do n, czyli potrójnie wykładniczą, to też, jeżeli jest jakiś problem, który ma taką złożoność, to też ma złożoność Tauer. Jak to precyzyjnie sformułować? To znaczy, złożoność Tauer to jest, klasa złożoności Tauer zawiera te problemy, które dadzą się rozwiązać w czasie, który jest złożeniem funkcji Tauer z funkcjami mniejszymi. Tak? Czyli jeżeli mamy takie coś, to jest taka funkcja, to jest złożenie funkcji wieża dwójek z funkcją potrójnie wykładniczą, czyli z funkcją mniejszą niż ta. Czyli taki problem, który w takim czasie byłby rozwiązywalny, to jest w klasie również stałe. No a klasa problemów Ackermann zupełnych to jest tak jak ta funkcja Ackermanna. To są problemy, które się dadzą rozwiązać w czasie Ackermann złożonym z jakimś tam czasem mniejszym, tak? Czyli na przykład funkcja F7, tak? Czyli gdybyśmy mieli czas, no może tu powinienem napisać, to jest F3 od 2 do 2 do 2 do n, tak? To jakaś tam, nie wiem, funkcja g od n, to jest Tauer od 2 do 2 do 2 do n. Teraz gdybyśmy mieli funkcję jakąś b, funkcja gn należy do klasy Tauer. Teraz gdybyśmy mieli jakąś funkcję b od n, która byłaby równa Ackermann od f7 od n, no to ona też mówimy, że należy do klasy Ackermann. Ta dygresja, ja tak powiedziałem Państwu, szerszy kontekst, to nie jest tak, że my będziemy tutaj cały czas to kółko przerabiać, po prostu chciałem, żeby Państwo czuli, co to jest złożoność Tauer i co to jest złożoność Ackermann. Pomiędzy nimi mogła być taka jakaś klasa złożoności F4 związana, ale ja z tego, co ja wiem, to chyba nie ma takiego problemu, co do którego ludzie by udowodnili, no takiego naturalnego problemu, co do którego ludzie by udowodnili, że ma tą złożoność F4 zupełną, a dla Tauer i dla Ackermann są takie problemy. Chciałem tu jeszcze Państwu podać jakiś przykład problemu Tauer zupełnego, ale nie zapisałem sobie. Nie jestem przekonany, ale być może Ty, Rafał, to lepiej wiesz. Następujący problem jest Tauer zupełny, mianowicie dana formuła MSO. Tak jak mamy formułę MSO z n kwantyfikatorami, to jak ją chcemy do automatu przekształcić, to co się robi wielkości Tauer. To być może jakiś problem z tym związany byłby Tauer zupełny. Nie wiesz, Rafał, czy jest coś takiego? Mi się wydaje, że to się nie robi Tauer, że to się robi wykładniczo, co najwyżej, ale nie jestem pewien, bo to na słowach czy na drzewach? Bo jeśli na drzewach, to nie mam... o słowach, ale nie mam tutaj jakiejś wiedzy specjalnej. Wydaje, że te automaty są dosyć krótkie jednak, ale może nie. Może da się sprytniej zrobić. No w każdym razie zazwyczaj złożoność Tauer wynika z tego, że musimy n razy no po prostu podnieść do potęgi. Dobrze, to jest wszystko na dzisiaj. W przyszłym tygodniu ja będę mówił o problemie, już przejdziemy do wasów, będę mówił o problemie, czy dany was, czy zbiór konfiguracji, który dany was osiąga, jest skończony, a później o problemie pokrywalności dla wasów i pokażę dwie, wydaje mi się, ciekawe konstrukcje. No to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Tylko chciałem powiedzieć, że link do ćwiczeń jest ten sam, co tydzień temu. No dobra, to dziękuję i do widzenia, do zobaczenia za tydzień.